przed nami pani Krystyna Gil. To drugi z tandemów, z dwóch tandemów w naszym konkursie. Zaprzęg jest własnością państwa Witkowskich. Pani Krystyna Gil powozi, a stan gretem jest jej syn Krzysztof. Pojazd produkcji firmy Mikołaja Bogajewicza z Pniew, produkcji 2012 roku, pojazd typu Hundi. A w zaprzęgu konie hodowli holenderskiej, dwa piękne kasztany, 7-letni Caballero i 8-letni Brent. Pani Krystyno, czas już upływa, do przejazdu startu pozostało kilkanaście sekund, zawina się na tablicy. Proszę Państwa, konie w zaprzęgu to dwa konie rasy KWPN, czyli gorącokrwiste konie holenderskie, i tę gorącą krew rzeczywiście widać w ich ruchu, w zachowaniu. Konie szalenie popularne w tej chwili. Wielu zawodników startujących w konkursach wyczynowych korzysta z tych koni. Ja zajmuję się od kilku lat również dziennikarstwem związanym z powożeniem na mistrzostwach świata w Conti we Francji kilka lat temu. Spośród 70 zaprzęgów, czyli ponad 200 koni biorących udział w tych mistrzostwach, 46 koni to były konie rasy KWPN. Bardzo szalenie popularne, lubiane przez zawodników, lubiane również przez sędziów. Sędziowie wysoko oceniają taki rodzaj, taką mechanikę ruchu, jaką prezentują właśnie konie holenderskie, konie gorącokrwiste. Takie mam zawroty głowy, wszystko. Nie, tylko wezmę kolę. Nie, bo zaraz mi popało się. 17 jest. Tutaj w tle, proszę Państwa, muzyka do naszego dzisiejszego spektaklu, bo tak można to nazwać, nie jest absolutnie przypadkowa. I w dużej części to muzyka filmowa. Przed chwilą słuchaliśmy utworu z filmu Trendowata. Polskie filmy historyczne i kostiumowe to jest ogromna historia. I sam film Trendowata jest, można powiedzieć, festiwalem zaprzęgów. Jeśli Państwo będziecie mieli okazję obejrzeć, tam są sceny jakby takie, które dzisiaj oglądamy na żywo. Film jest takim ciastem z dużą ilością rodzynków. Tych zaprzęgów jest tam naprawdę mnóstwo, różnego rodzaju układy. I w tamtych czasach jeszcze filmowcy, producenci korzystali z kolekcji, najlepszej kolekcji polskiej i jednej z najlepszych na świecie kolekcji pojazdów w łańcucie, i w tym filmie nie biorą udziału żadne atrapy ani repliki, tylko oryginalne pojazdy z kolekcji łańcuckiej. O, bardzo trudny moment, ale proszę bardzo, pani Krystyna, i proszę, bez rzutki doskonale rozwiązała ten problem. No, to też świadczy o przygotowaniu koni. Konie pod pełną kontrolą. A jak już wspominałem, powożenie tandemem to nie lada sztuka. Przejazd bez punktów karnych, czas w normie,
216, a norma teraz wynosi 229 sekund, czyli wynik nie ulega zmianie, tak jak dotychczas 50 i 60. Gratulacje, wspaniały przejazd. To są ci Niemcy, którzy są obok nas. Też mają właśnie tego Dalmatyńczyka. Ja to nie jestem.